Halo, dzień dobry. Właśnie wyszedł update do Don't Starve Together, dodający dużo lore. Wiemy na przykład, że Winona jest siostrą Charlie. Piękny zwiastun, który teraz widzicie, oraz zmiany. Od teraz gracze będą otrzymywali codzienny bonus za logowanie oraz nie 4 prezenty tygodniowo, ale aż 8. Zostały również zwiększone szanse na najlepsze skiny, na eleganty aż 5-krotnie. Oczywiście Winona otrzymała swój rework, od teraz jest naprawdę interesujący postacią, którą warto zagrać. Ma swoją własną zakładkę mechanika. Oprócz znanej taśmy klejącej, która po prostu zastępowała przybór do szycia, teraz może wytworzyć ona całą katapultę. Za jedną taśmę 3 patyki i 15 kamienia oraz reflektor, za jedną taśmę 2 złota i jednego świetlika. Oba te urządzenia muszą zostać zasilone za pomocą jednego z dwóch generatorów. Wytwarzalny z taśmy, dwóch drewna i dwóch nitr zasilany nitrą będzie pracował jedną dobę dla innego urządzenia, a drugi z taśmy, dwóch desek i dwóch diod zasilany maksymalnie 3 klejnotami będzie pracował 6 dni dla jednego urządzenia. Zasilona katapulta będzie rzucać kamieniami we wrogie moby, zadając aż 42 damage'a, a zasilone lampy będą oświetlać niewielki obszar wokół postaci, dopóki nie wyjdzie ona z zasięgu reflektora. Aby zasilić to urządzenie, musicie postawić je obok generatora. Zasięg generatora możecie zobaczyć przy stawianiu urządzenia i nie wymagają one żadnych łączeń. Oprócz tego nieco zmieniono główną umiejętność Winony, czyli szybsze tworzenie przedmiotów. Od teraz będzie to zależało od poziomu jej głodu, który teraz zresztą szybciej spada. Oprócz tego weszły 3 nowe eleganty, mechaniczny płotek i tabliczka, które są naprawdę ładne, oraz nowy wygląd do Winony, który, no, wygląda jak wygląd. Możecie również teraz wytworzyć niektóre skiny, które wcześniej mogliście tylko kupić. Przedmioty, które mogliście wcześniej kupić, otrzymają nową klasę i teraz jakby będą cały czas unikatowe na swój sposób i cały czas będziecie mogli nimi handlować, a jednocześnie będą ich odpowiedniki, które możecie wytworzyć i będą one jakby równolegle. I chyba to tyle. Do usłyszenia w następnym filmie na moim kanale. Cześć!